Dzień dobry. Sobota, 12 grudnia, dwa dni przed głosowaniem Komitetu Elektorskiego. No, jak obudziłem się dzisiaj, podszedłem do komputera i otworzyłem wiadomości, to no, humor, który miałem wczoraj naprawdę wieczorem, bardzo dobry, z różnych tam powodów, wyparował. Dwie informacje z mojego ulubionego New York Timesa, tak naprawdę trzy, zmroziły mnie. I tak ja zacznę kolejno. Jedna wczoraj wieczorem, 18:56, FDA, czyli Federalna Agencja Rejestracji Leków, Food and Drug Administration, planuje autoryzację szczepionki Pfizera. Ja się pytam, na jakiej podstawie? Zero badań klinicznych, nie było na to w ogóle czasu. No i później kolejna wiadomość w tej sprawie, 3:13, FDA autoryzuje szczepionkę Pfizera. I udostępnia, to w komentarzu było, użycie jej przez miliony potrzebujących ludzi. No, miliony to są potrzebne firmie farmaceutycznej Pfizer, a nie milionom ludzi po prostu. Z ulotki, która dołączona jest do tej szczepionki, znaczy w zasadzie nie jest dołączona, bo nas na stronie Ministerstwa Zdrowia, o ile się dobrze orientuję, angielskiego, bo oczywiście nikt nie ma czasu na to, żeby dołączać, żeby czytać, więc jest centralnie umieszczona ulotka na stronie ministerstwa, chyba Ministerstwa Zdrowia w Wielkiej Brytanii. No z tej ulotki wynika, że zagrożeń wynikających z jej użycia jest po prostu mnóstwo. Zdecydowanie ja widzę same zagrożenia, pozytywów żadnych, no bo szczepienie się przeciwko grypie, która się już kończy, jest w ogóle bezsensowne. Niemniej jednak miliardy dolarów na pewno wyłoi z rynku, brzydko mówiąc, firma Pfizer i przyczyni się do dalszej fali depopulacji ludzi na świecie. Niestety, z pełną akceptacją wielu rządów, większości rządów na świecie. To jest jakaś masakra. Ci, którzy oglądają moje filmiki, wiedzą, co ja sądzę na temat szczepionek, zwłaszcza szczepionek przeciwko grypie, szczepionek przeciwko wirusom, które są w ogóle no, całkowicie nieskuteczne. Lub skuteczność ich jest tak znikoma, a powikłań możliwych jest tak dużo, że naprawdę używanie ich jest bez sensu. No ale to taka informacja ważna, ale dla mnie akurat jako trumpetera mniej istotna. O wiele bardziej istotną informacją było to, co zostało jako breaking news rzucone przez New York Times o godzinie 0:40. Sąd Najwyższy odrzucił pozew stanu Teksas. Wczoraj mówiłem, nie tylko pozew stanu Teksas, ale rozumiem, że także pozostałych kilkunastu stanów, czyli 17, które się dołączyły, a zdaje się, że jeszcze chyba kilka innych, czyli zdaje się powyżej 20 było. No i to już jest poważna historia. Jak wszedłem w komentarze pod wczorajszym filmikiem, to już tam kilku szyderców zapytało mnie, czy już płaczę. Nie, nie płaczę. Jestem wkurzony, do płaczu mi jest bardzo daleko. Ja płaczę tylko z powodu, jak głos wewnętrzny mi każe to zrobić i to nigdy nie z powodów związanych z polityką. Raczej życiem wewnętrznym, raczej przeżyciami związanymi z wiarą. Nie z powodów politycznych. Tutaj nie ma żadnego powodu. Tu jest powód raczej do wzmożenia wysiłków, do podwojenia energii wkładanej w popieranie słusznej sprawy, a nie na płacz. Nie ma na to czasu. I Joe Pax na Parlerze skomentował to w ten sposób. Ja bardzo lubię Joe Paxa Paliano, bardzo sympatyczny youtuber, on prowadzi swój kanał w ogóle, taki nie tylko na YouTubie, ale w ogóle bardzo mocno się udzielający i bardzo sensowny, taki konserwatywny głos w Stanach Zjednoczonych. Oszałamiające zlekceważenie konstytucji przez Sąd Najwyższy odebrało mi głos, ponieważ powinno to być ciało, które umacnia najwyższe prawo, czyli konstytucję naszego kraju. W pełni się zgadzam. To nie jest mój kraj, ale to jest kraj, który kocham i to, co się stało, jest
jest bardzo złą rzeczą. No i dalsze komentarze. William Hall, też bardzo sensowny, konserwatywny, czarnoskóry zresztą uczestnik życia politycznego, też na Parlerze. Sąd Najwyższy właśnie powiedział nam, że nie jesteśmy już republiką konstytucyjną, a nasze głosy już nie mają znaczenia. I Mark Lewin, bardzo znany komentator, na jego show oglądają miliony ludzi. Ironią wynikającą z ostatniej idiotycznej decyzji Sądu Najwyższego, to są moje tłumaczenia, dość swobodne, ale wierne, jest to, że ostatecznie sam siebie może zrujnować, czyli Sąd Najwyższy. Tak będzie, jeżeli demokraci przejmą dwa mandaty w Senacie w Georgii, o której będzie walka już niedługo, w styczniu, a Biden zostanie zaprzysiężony, bo wtedy poszerzą skład Sądu Najwyższego i do kilkunastu osób i tak naprawdę jego znaczenie przestanie mieć znaczenie. I Megyn Kelly, bardzo sensowna, konserwatywna dziennikarka pracująca dla Foxa. To tak nie bezpośrednio tego, ale tej sytuacji całej. Historia Huntera Bidena była aktywnie wygłuszana przez Jacka Dorsey'a, Facebooka, tak naprawdę wszystkie media. Te same media, które teraz pouczają nas, jakie to uczciwe były te wybory. No, one nie były uczciwe w najmniejszym, w żadnym elemencie tak naprawdę. Skręcone były od początku do końca, to co mówiłem, już pomijając od rzeczywistych oszustw, jakie były dokonane, na gigantyczną skalę, no to jeszcze zwarty front 95%, może nawet więcej mediów, które blokowały informacje o oszustwach Huntera Bidena i umaczaniu jego ojca, skorumpowanego Joe Bidena, w te wszystkie machinacje. Człowieka, który brał gigantyczne łapówki z Ukrainy, z Rosji, z Chin i on ma być prezydentem Stanów Zjednoczonych? No nie. Nie. To jest niedopuszczalne po prostu. Ale właśnie dzięki takim łobuzom z Big Techów to się jakby dzieje na naszych oczach. Czy zostanie prezydentem? Ja w dalszym ciągu uważam, że nie. Natomiast jak ja bym to podsumował, jakie widzę rozwiązanie? Słuchajcie, no dochodzą głosy, że to już wielokrotnie czytałem, że wzrosła ilość niezarejestrowanych lotów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Europą i Kubą. No to jednoznacznie się kojarzy z Gitmo, czyli z Guantanamo. Sprawa druga, pamiętacie, sprzed tygodnia, a tak naprawdę to miało miejsce znacznie wcześniej, ale tydzień temu zaczęliśmy o tym mówić, chyba czyli tam 10 dni, sprawa ataku na placówkę CIA we Frankfurcie, gdzie zginęło ponoć 5 żołnierzy z Delty i jeden agent CIA i została ranna szefowa CIA, Gina Haspel. No, CIA zaprzeczyło temu, ale czy ktoś widział od 10 dni panią Ginę Haspel? To już też mówiłem, że najprostszym dementi tej informacji byłoby pokazanie jej gdziekolwiek. Nie wiem, krótki wywiad, jak wychodzi ze swojego domu, jak wchodzi do biura. Ginę Haspel wcięło. Więc może tam tak naprawdę się dzieją rzeczy podskórnie. I bardzo... To jest mój jakby taki, moje podsumowanie. To nie będzie długo, bo trochę mnie ta sytuacja zirytowała, ale ja w dalszym ciągu wierzę w to, że Donald J. Trump zostanie zaprzysiężony na drugą kadencję. Tylko coraz mniej wiary pokładam w to, że stanie się to na drodze legalnej. I odrzucenie przez Sąd Najwyższy wniosku Teksas po pierwszym takim moim oburzeniu i no, lekkim zszokowaniu, bo ci, którzy słuchają, wiedzą, jaką przywiązywałem wagę do decyzji Sądu Najwyższego, zwłaszcza do Amy Coney Barrett i tego, co powinno się tam stać. Ja jeszcze nie zamykam tej drogi, bo tak naprawdę nie wiemy, co się zdarzy w poniedziałek, wtorek. Co prawda w poniedziałek już powinno być głosowanie elektorów, 14 grudnia. Ale do 20 stycznia, kiedy ma być zaprzysiężony prezydent Stanów Zjednoczonych, zostało jeszcze miesiąc i tydzień. Ale mój komentarz, który później mi przyszedł do głowy, taka myśl to było, a może to i dobrze, a może czas skończyć też z dyktatem prawników. Sąd Najwyższy
zachował się w tej sytuacji, jeżeli oczywiście tam nie dzieje się coś podskórnie i na przykład nie okaże się, że ta w poniedziałek czy wtorek, że ta decyzja troszkę inaczej wygląda, albo są prowadzone jeszcze jakieś inne wątki, którymi się Sąd Najwyższy zajmuje. Tego dzisiaj nie wiem. To jest to, co na bieżąco mówię odnośnie tego, co się dzieje. Bo jeżeli chodzi o wniosek Teksasu i pozostałych stanów, które wnioskowały o nieuznanie wyników wyborów w Wisconsin, Michigan, Pensylwanii, Georgii, czyli odebranie Bidenowi 62 głosów elektorskich, to ja mogę powiedzieć, że tutaj Sąd Najwyższy zachował się jak Piłat. Umył ręce i powiedział, niech jego krew spadnie na wasze głowy. Ale Sąd Najwyższy nie powinien się tak zachowywać. Nie po to został ustanowiony jako najwyższa instancja kontroli życia politycznego, żeby zachowywał się właśnie jak Piłat. I to bardzo mi się nie podoba i myślę, że większości ludzi też się nie podoba, poza oczywiście zwolennikami Bidena, czyli zwolennikami lewicowego złamania wolności obywatelskich. I słuchajcie, w kontekście tego, co się dzieje, decyzja prezydenta Trumpa wycofania żołnierzy amerykańskich z frontu walk, jak on to powiedział, w krajach, których nawet nas Amerykanie nie znają, teraz dopiero widzę jeszcze dodatkową ukrytą mądrość. To naprawdę, no Trump jest fantastycznym biznesmenem i fantastycznym politykiem. Bo zobaczcie, co się działo. W czasie, kiedy żołnierze amerykańscy ginęli w nieswoich wojnach, z daleka od ojczyzny, wróg wewnętrzny tak naprawdę przejmował tę ojczyznę i w zasadzie ją przejął. I to jest ostatni moment, żeby powiedzieć dość. I jeżeli paragrafy tutaj nie mają mocy, to może nadejdzie. Ja nie mówię, że ja do tego nawołuję, że ja chcę, bo to jest dla mnie to jest też przerażające. Ale może się tak stać, znając Stany Zjednoczone, znając Amerykanów, że powiedzą naprawdę dość. Próbowaliśmy paragrafami, to teraz może czas złapać za karabiny. Nie chciałbym, żeby tak się stało, ale ta opcja cały czas wisi w powietrzu. I oby do tego nie doszło, natomiast też oby nie doszło do zaprzysiężenia Joe Bidena na następnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to będzie najgorszy wariant historyczny, jaki mógłby się wydarzyć dla całego świata. Dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Być może jutro, bo mam nadzieję, że złapię dystans do tego, co się stało w nocy, a o czym dowiedziałem się wczesnym rankiem kilka godzin temu. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia, do zobaczenia.